Cześć, witajcie, z tej strony Espace, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem załapać tutaj kostkę, ale oczywiście się kurwa śpieszył gość. Witam was w super odcinku z najlepszej gry MMORPG Margonem, w którym mamy 6 profesjami. Na samym początku jest będzie zostawienie łapki w górę, ponieważ dużo łapek, pojawia się uśmiech na mojej, jak i tutaj chłopaków twarzy. Dzisiaj jest ze mną Maciek. Dzień dobry. I Mati. To ja. I dzisiaj, z racji tego, że zaczął się kolejny event, jakim są 16 urodziny Margonem, zrobimy sobie loterię. Wy lubicie loterię, ten kanał się gdzieś tam opiera na tych loteriach. I żebym nie był sam, też tam teraz będę. To Mati będzie ze mną. Więc używamy tutaj z aktualności teleportu, bo nawet nie wiem, jak tam się na tą mapę dostać. O, jest teleport w aktualności. Tak. Nie sobie idziecie, to może ja też chodź pójdę. Chodź też i sobie zalosuj z nami. I będziemy robić tak, że ja będę losował i kupimy tak mniej więcej parę jakichś takich podobnych i będziemy mówić, kto co ma. Myślę, że będzie sympatycznie, więc zostaw widzu łapkę w górę. Myślę, że jak będzie tutaj gdzieś ze 150 łapek, to jeszcze zrobimy jedną... No, 175 łapek, to zrobimy jeszcze jedną loterię podczas tego eventu, więc byłoby mi bardzo miło, jakbyście oczywiście tą łapkę tutaj zostawili. Oczywiście wpadnijcie się na Instagram Space King, ponieważ tam dodaje super nie dodaje fotek, ale daje relacje, kiedy są nowe odcinki i live, i to cię wtedy nie ominie. Dobra, za dużo pierdolę, idziemy. O, ty już jesteś. Tak, mapa wygląda tak, mapę pewnie wam pokazał Lance, bo Lance to jest dobry ziółek, on nie dość, że sobie pewnie robi mapę, to jeszcze sobie ją nagrywa. Żartujemy, Lance, kochamy cię, jesteś najlepszy. Dobra, gdzie się kupuje skrzynki? Nie wiemy właśnie tutaj, tego. Tutaj pewnie. O, Julia! O, u Julii się kupuje. Nie, to ty jesteś u Junru. No to u Junru. Junru, dobra. I mamy tak. Dobra, to po ile? No ja wezmę pewnie z 5 legendarnych i 5 heroicznych. Co wy na to? A wy na to jak na lato. Ty ile weźmiesz? Ja wezmę 10 legendarnych. Chłop się, ja wezmę. Chłop się życia nie boi. Ja wezmę 7. Unikatowych. W takim razie. O. Tak, unikatowych. Tu muszę poprzerzucać itemy do torby, żeby jedną pustą mieć. Dobra, no ja mam właśnie całą tą, ja mam całą jedną pustą. Więc co, możemy zaczynać, nie? Ja kupuję, uwaga. Pik! Zostało mi 3000 esełek równo, fajnie, przyda się na coś. Powiedz, jak będziecie gotowi, ustawimy się tutaj w rządku. Kupiłem. Macie? Masz Maciek? No, chwilkę, tylko muszę sobie unikaty poprzepalać. Macie w ogóle jakie tutaj... Nie mam miejsca w ogóle. Jakie w ogóle tutaj Maciek ma kurs, kurwa, z przegościem. Mati też ma 210 i też, ogólnie... Byłbym osem przejść, no już, byłoby lepszy. No już trudno, już jesteś tym. No, trochę spieprzyłeś. No. Nie, bo mieliśmy przejść tymi większymi levelami. Nie, bo tam mi błogo leci. Dobra. Dobra. To co, zaczynamy. Zaczniemy od legendarnego, Macie. Tak będziemy, trzymajcie na IQ i po prostu kiedy powiem, to puszczamy. Okay. Byle nie się. Dobra. Gotowi? Tak. No. Oj, się klikło. No dobra. No dobra. Lega błogo. Zmniejsza szansę na brak głupu z walki o 67. Teleportacja na kolosa, diabelskie struny i leczenie w walce. A u was? To jakieś chowanie z 50 użyć. O, masz. 2 razy potki, 70% życia i wyzwanie unikatowe. O. 2 heroiczne kupony z okazji święta lampionów, duża paczka pyłu i Tang Yuan, lecz 70% życia. O, no to ja chyba Stonks w pierwszym podejściu. Teraz dokładnie. Wy macie legendarne same? Tak. No tak. No to dobra, to otwieramy drugi legendarny. 3, 4. O. O. Oko u mnie dało. U mnie oko chciwca, diabelskie struny, duży kufer kuponów, więc spoko, zawsze jakieś teleporty, no i teleportacje na kolosa. Ogólnie mnie nie przybijecie, bo wygrałem cały już event. Smocza łuska, eventowy kamień czerwonego spoka. Dobra, ale jesteś kurwa. No i pieśń przebudzenia, no i oczywiście tak, ja już wygrałem tą loterię, no, dziękuję. Czekaj, nie mów hip, zanim nie powiesz hop. Znowu chowanie, zwoje rzeźwienia i na expa boga. O, no to dobra, jedziemy. Mi jeszcze 3 zostały. 3, 4. Smocza łuska, złoto, przywołanie drużyny na kolosa, duże kuferki i duży kuferek kuponów, no dwa duże kuferki, no. Zaklęte kastaniety, duży kuferek kuponów, podwójne widzenie i smocze łuski.
To jest podwójne. Aha, to jest to. To jest to, to z Expem. O, fajnie. Bogo legendarne, duży kuferek, leczenie w walce i heroiczny kupon. Też git nawet. Dobra, drugie. Gotowi? Tak, no. O! Oj. Ja pierdolę. O, wykrywać, będzie co robić. O, to są wykrywać. No to moi drodzy. Jak zostawicie duży łapę, odcinek będzie z szukania herosów. O, obiecane. Ja mam jakieś Yao Long i dwa heroiczne kupony z okazji Święta Lampionów. No, może da się wymienić. No ja mam kupon na miksturę, unikatowy kupon, herosi i pieśń przebudzenia. No dobra. Tak, mi najgorzej leci. To ja ostatni otwieram teraz legendarny, macie jeszcze dwa. Ja mam jeszcze trzy. Ja mam jeszcze sześć. Dobrze, państwo okay. Bogaci. Dobra. Okay, ale Gotowi? Trzy, cztery. Z łuska, unikatowy kupon z okazji Święta Lampionów, utrwalenie chowańca, hajs, ucieczkę z walki i rozkaz bojowy. O, ciasko księżycowe, pełne leczenie, 10 zwojów orzeźwienia, melodia wieków, czyli tam do walki i kolejny kupon na dużą miksturę wyczerpania. To oko chciwca, złoto, duży kuferek kuponów, pieśń przebudzenia i kupon unikatowy. Dobrze, zwoje orzeźwienia się przydadzą na magę, jak będę wpierdol na sekcję zgarniał. Dobra, ja sobie doładuję jeszcze te smocze łuski zjem i sobie kupię jeszcze jeden kuferek po prostu. Dobra, ja to sobie otwieram już. Dobra, to otwieram ostatni legendarny, uwaga. Tu dało. Znowu, u mnie też. Znowu łuska. Łuska i błogo. I błogo legendarne. U mnie tak, wykrywacz kolejny, legendarne błogo. Unikatowy kupon i zwój teleportacji na kolosa. Fajnie, teleportacje na kolosa są spoko. Dobra, to teraz ja zaczynam. Heroicznym. To słabo. Z heroicznym jakieś błogosławieństwo i... Co to kurwa jest? Do komnaty Czarnej Gwardii Wschód. Kwiat lotosu. O. Też otwieram heroiczne. Dobra, następny heroiczny. Leczenie w walce, spoko. Jeszcze jeden. Z jeszcze jednego poleciał legendarny kuferek. I zwój wywołania depozytu. O, wykrywacz herosów i okochciwca. Kurwa, no temu co się farci, a ty jesteś czepką urodzony. Tu nic, nie? Ja już mam 15 wykrywaczów na herosy. Ja pierdolę, ale będziemy szukać. Nie, u mnie dziadostwo. Dobra. Jak chcesz, Michał, tak potem rzucę screen na tego. Eku mojego, jak wygląda po loterii. Domyślam się, kurwa, jak wygląda. Ja ci nie wrzucę, bo to... bo nie ma co płakać. Dobra, kolejny kuferek. Uwaga, heroiczny. Oko chciwca, na leczenie w walce. Na kolosa i kupony. Podwójne widzenie, paczka i pieśń. O tak, czekaj, bo mi to już tutaj przerzuca, kurwa, żebym ja się tutaj nie jebnął. Dobra, heroiczny, ostatni. Leczenie i wywołanie aukcji, to się przyda gdzieś, jakby nie było. Nie tak, smocze łuski, leczenie, heroiczny kupon, wyzwanie i duży worek złota. O, no i git. Nie jest źle. Dobra, ostatni kuferek legendarny, więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, kochany widzu. Bo to właśnie dla was otwieramy i pyk. Błogo. Oko chciwca, wyzwanie śmiałków. U mnie tak, oko chciwca, kupon i Yalong. Co to jest Yalong? Co to Yalong? Patrz, to wygląda o tak. Jakiś pies, lol. Co on robi? Błyszcz. Co on robi? Obstawia królika o 5 rano z 5 braćmi. Ej, to teraz jeszcze tylko muszę sobie jakoś wylosować ten kupon na utrwalenie chowańca, bo jest spoko. No, ale właśnie nie wiem, jak to działa z tymi chowańcami. Ja sobie w ogóle złoto doładuję, miałem 2M, a teraz mam, uwaga, 50M. Mi 40 w sumie wydało. No, ale te ucieczki, myślałem, że więcej tych ucieczek. Słabo, przywołanie nie polecam. Przywołanie na kolosa się przyda, a te zwoje teleportacji na kolosa sobie po prostu dam na... dam sobie, jedną chyba dam tutaj, a resztę dam na... Nawet nie wiem, czy wszystkie, bo na 210, jak będziemy mieć kolosów, jak będziemy mieć na 210 kolosów, to gdzie on, gdzie się respi ten kolos? 190? No. On tam 198. O, tam w ruinach. To się przyda tam bardziej. To się tam przydało. Iść tam, kurwa, to jest tragedia, naprawdę. Fajnie, że chociaż te błogosławieństwa poleciał, to chociaż na trzy postacie porozdzielam po 10. Oślepkę zawsze lepiej mieć, niż jej nie mieć, na dobrą sprawę. No, ja uważam, że loteria nawet... Po części nie udana. Nie oddała w ogóle. Dobra, jeszcze 4 za łuski. Nie warto. Nie warto robić nic. Ja sobie jeszcze... O, dobra. Łuski, zwój przywołania, znowu
Dobra. Ja sobie te teleporty też ogarnę, bo ich mam naprawdę dużo. A to mi się przyda. Dobra, duży na teleporty. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Hop, a czyli nie na teleporty, tylko na te, na kupony. A i tak wszystko prawdopodobnie wymienię na teleport. Gdzie to się wymieniało? W Verbin, moi kochani, tak? Tak, Verbin. Dobra, jak teraz stąd wyjść? Ktoś wie, jak się wychodzi z tej mapy? Jak tak, teleportem, bo jak? Tam. Gdzie? W prawdolnym rogu. Aha, u jakiegoś kapitana. Fork tak, Larusza. O, to ten... Kamieniem jak człowiek. A, to kamieniem jak człowiek. Gdzie jest Wzgórze Płaczek? Przejdziemy się szybko na tego. No ile nas zapraszał? Wzgórze... To jest Trupia Przełęcz, tu zmarł. Wzgórze... Chodźcie. Trupia Przełęcz, muszę iść do Trupiej Przełęczy? Tak, i do góry. No prowadź mnie. Dobra, też pójdę, zobaczymy, czy no. Dodadzą do grupy. Może akurat. Dodajcie trzech fajnych gości. Gości na odcinku. Napiszę, możecie pozdrowić kogoś. Ale tutaj mam nadzieję, że ktoś napisze. Mam nadzieję, że pozdrowię mamę, tatę i rodziców. Zazwyczaj, pozdrawianie to jest zazwyczaj mama, tata, a w szczególności rodzice. Dobra, to teraz tu jeszcze może nam się uda 70, no pokazać wam. Łe, aby było. Oszalelibyśmy tu wszyscy. Jesteśmy na Wzgórzu Płaczek, więc mam nadzieję, że tutaj... A gdzie to jest w ogóle? Nad, jak się teleportujesz do tego, jak się teleportujesz do... na Trupią Przełęcz, to idziesz do góry. Od razu mapa. Więc widzicie, jakie tutaj mam... Macie tu u innych? Nie macie u innych takich... Takich super tego. O jest, pozdrawiam mamę i tatę. Tak, no. Leru, pozdrawiam mamę i tatę. Tak, my pozdrawiamy... O, a siostrę, właśnie o, o tej pytanie, siostry. Czy właśnie, siostrę pozdrawia. Właśnie miałem się pytać, czy siostrę też pozdrawia? Ja myślę, że Avram pozdrawia jego siostrę. Avram pozdrawia jego siostrę. Nie widziałem, nie słyszałem, ale... Ludzie gadają, ludzie gadają, że podobno, no jest git. Są, o kurwa, no i pozdrawia i siostrę. No i jest i siostra, no i fajnie. Dobra, mam nadzieję, że tutaj wszyscy... On nas słyszy? Co? On jakby nas słyszał, pozdrawia. No w sumie, ja najlepiej to chciałem pozdrowić Netera, który wydzwania o randomowych porach do ludzi na Discordzie, typu trzecia w nocy i mówi, że jest Heros. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Nie pozdrawiam gracza Mugusowego. To nie jest ten Mugusowy z YouTube'a, tylko to jego stare konto, ponieważ sprzedał to konto jakiemuś... Łebkowi. Ty, domofon mi dzwoni! Pizza. Co do chuja? Tak to jest. Profesjonalny pan YouTuber. Podczas nagrywania odcinka zamówił sobie pizzę, tak. Ej. Jest ziomek z pizzy, który mnie ogląda. Wpierdolę go tutaj. Pójdź go i niech pozdrowi YouTube. Tak. Powiem, że dawaj stary, nagrywamy odcinek i masz powiedzieć pozdrawiam. Kurwa, robimy to kurwa widzowie. Ja pierdolę. Ale będzie mas na beka, kurwa, mam nadzieję. A jeszcze Afromatis pozdrawia psa Azora. Czekaj, kurwa, my tu ubijamy już zaraz. Nie wiem, kurwa, ósemkę. Ja bym jeszcze kilka psów pozdrowił, ale nie wiem, czy... Ja pierdolę, ale to będzie giga popierdolony odcinek. Ale to będzie giga masny popierdolony odcinek. Ile jest tu mamy osób? 2, 4, 6, 8... Dycha. Dziewiątka jest. 9 będzie, no. To już dycha w sumie, czy nie? Nie ma dychy. Nie ma dychy. Czekaj, kurwa, on tu zaraz będzie. Czekaj, napiszemy. On tak wejdzie, kurwa, wejdź tu do was. No. Kurwa, ja odbieram domową, mówię halo, a on, masz 2M pożyczyć? Ja mówię, kurwa, jest dycha, będzie dycha. O, czekaj, czekaj. I co, robimy kradzież legendy i sobie idziemy, prawda? No fajnie by było, jakby coś spadło dobrego. Michał go już tam ciąga za wor, za tą torbę z pizzą go tam ciągnie. Nie będą się śmiali, naprawdę, ze mnie się tylko śmieją. Ale ja cię oglądałem, kurwa, chcesz piwo? Widzicie? Dostawca pizzy na odcinku. Jeszcze piwo zdobył. Nie, spokojnie, Leru. Mama, siostra i tata pozdrowieni. Zobaczę tylko, czy
nic nie dzieje dobrego. Jest git. Widzisz, jak ci kurwa wieczór rozmaciłem? Dalej bije na kataszkę, to cię do niej zapukamy. O, i legenda. Oho, o, ale oddało. Piętro piąte to wiadomo. Nie jest blisko. Bardzo mi miło i to, no to tak im uważasz, po tej ustawie spika kurwa i przodu. No mam nadzieję, że zostawisz. Dobrze, że pan youtuber sobie poszedł w pizdu. Trzymaj się miłego wieczoru. Bądź zdrowy, nie chodź. Zostawił nas, poszedł sobie gadać z dostawcą pizzy, najlepszym ziomkiem nowym. Nagle okazało się, że to świetne działki są. Dokładnie, najlepszy przyjaciel. Jestem, co poleciało? Nic. Cztery unikaty. Co? Cztery, no. Cztery unikaty. Ja pierdolę. Chłop nie wiedział, co się dzieje. Chłop nie wiedział, co się dzieje, naprawdę. A czemu go tu nie zauważył, chociaż pozdrowił? Bo nie chciał, kurwa. Nie wiem, wydaje mi się, że uważał, że pewnie ludzie się śmieją ze mnie na mieście i plują mi w twarz. Ale nie musiał się nam pokazywać, mógł tylko krzyknąć. A słychać go było coś? Tak, coś tam było słychać. A czego ja się stolem napierdalam Anatolem? O kurwa. Nie wiem. No powiem tak, dawno nie miałem tak kurwa zwariowanego odcinka. To jestem kurwa bardziej zwariowany niż zwariowany Marcin. Oj nie, nie da się. Ej dobra, jeszcze jak Tol mnie upierdoli, to jest Nether. To będzie kurwa kaplica. Dobra, mi jakieś tu klątwy tajskie siadają. Byleby jemu tutaj nie zasiadał. Kurwa pizza. Pizza mi przyszła. Jeszcze piwko mu dałem. Dobry jestem człowiekiem, ja dałem mu piwko, bo mieszkam na 5. piętrze, tu nie ma windy i uważam, że dobrze postąpiłem, że jestem kurwa gitem. Dobrze, to ja was tutaj serdecznie żegnam, bo są tutaj sprawy ważne i ważniejsze. Ważniejszą sprawą... Na skład jedzenia. Patrzcie kurwa, ja pierdolę, widzicie to widzowie? Kurwa. O Jezu, jak to pięknie pachnie, naprawdę. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie tutaj 200 łapek w górę, to kurwa robimy to jeszze raz. Był dzisiaj ze mną Mati. Cześć. I był ze mną Maciek i był ziomek od pizzy. Pozdrawiam wszystkich. Tak, pozdrawiamy, łapeczka w górę i do zobaczenia już niebawem. Siema!